Czy państwo przyczynia się do przyspieszenia inflacji? Tak, i to bardzo istotnie przyczynia się do przyspieszenia inflacji. Zwykle, jeżeli władza jest zdecydowana do tego, żeby obniżyć tempo wzrostu cen, prowadzi równolegle restrykcyjną politykę pieniężną. Tutaj akurat Narodowy Bank Polski, czyli Bank Centralny Polski, ma takie możliwości, żeby tą politykę pieniężną prowadzić. Z drugiej strony, E, mamy e, politykę fiskalną, czyli politykę budżetową państwa. E, I tutaj jakby drugim elementem, który mógłby hamować inflację, jest ostrożna polityka fiskalna, budżetowa, czyli zmniejszanie wydatków po to, żeby do gospodarki e, wprowadzać mniej pieniądza. Jeżeli w gospodarce będzie mniej pieniądza, to wówczas e, z, e, gospodarka spowolni, zmniejszy się popyt, zmniejszy się presja na wzrost cen i wtedy inflacja powinna wyhamowywać. W Polsce mamy do czynienia z odwrotną sytuacją, to znaczy przez różnego rodzaju świadczenia socjalne, 13-14 emerytury, innego rodzaju hojne świadczenia, które są wypłacane z budżetu państwa, tego pieniądza się wprowadza więcej. Więc sytuacja, jeżeli chodzi o politykę ograniczania inflacji w Polsce, wygląda tak, że z jednej strony bank centralny próbuje Gasić ten pożar wynikający ze wzrostu cen, czyli poprzez politykę stóp procentowych, podnosząc te stopy, albo przynajmniej ich nie obniżając, stara się. Zmniejszyć ilość pieniądza w gospodarce i ograniczyć presję cenową, a z drugiej strony Ministerstwo Finansów, rząd poprzez politykę fiskalną do, dolewa benzyny do tego pożaru, więc mamy takie perpetuum mobile, to znaczy jedni dolewają, drudzy gaszą, to później znowu się dolewa i, i to cały czas płonie, dlatego ta inflacja nie spowalnia wyraźnie. Prezes NBP mówił, że będziemy być może na koniec roku mieli inflację już jednocyfrową. Większość ekonomistów poważnie w to wątpi. Te odczyty ostatnie w stosunku do poprzedniego miesiąca pokazują, że to tempo wzrostu cen spada nieznacznie. Więc to jest jedna rzecz. Natomiast, czy państwo korzysta na inflacji? Oczywiście, że tak. Czy znaczy Budżet państwa jest planowany kwotowo. Czyli są jakieś założenia wpływów podatkowych w określonych kwotach na podstawie wskaźników ekonomicznych. Natomiast jeżeli ceny rosną, to na przykład wpływy podatkowe często wzrastają. Mamy takie podatki, które nazywają się podatkami pośrednimi. To są podatki typu VAT czy akcyza. One po prostu są pobierane od sprzedaży, czyli wielkości sprzedanej. Ale nominalnie, czyli według cen, które aktualnie obowiązują. Jeżeli sprzedajemy drożej, to wpływy z VAT-u, który jest określony stawką procentową, są większe do budżetu niż zakładano. Czyli jeżeli inflacja jest szybsza, to wydatki są realizowane przez budżet na takim poziomie, jak założono kwotowo, ale wpływy są już zdecydowanie większe. Dlatego mówi się o czymś takim jak podatek inflacyjny. To znaczy państwo, które Tworzy sytuację, w której mamy wysoką inflację, z jednej strony ogranicza wartość pieniędzy, które wydaje, bo one są ustalone już wcześniej na, na dany rok z góry, natomiast zdecydowanie zwiększa swoje przychody, dzięki temu, że generuje sytuację wzrostu cen i tym samym wzrostu przychodów z podatków pośrednich.